Kochani, witajcie, witajcie na ostatnim live w tym wyzwaniu, ostatnim po prostu spotkaniu z naszym tutaj oczywiście na żywo, pozytywna dyscyplina pierwsze 3 lata życia. I tak właśnie siedziałyśmy sobie z Sylwią, no bo nie wiem, może ktoś nas widzi po raz pierwszy, nie wie, to jest Sylwia Anderson-Hali. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć, którą wiadomość wybrać o sobie, ale po prostu sobie imię, po prostu Sylwia Anderson-Hali. Tak. Którą wiadomość z tych wszystkich. A obok mnie Asia siedzi, Baranowska. Jakby ktoś nie wiedział. Tak, natomiast siedziałyśmy tutaj, właściwie myślałyśmy, mówiłyśmy, że kurczę, że tak cały czas doczytujemy z tej książki, cały czas do niej zaglądamy. Moje dzieci to już dawno ten wiek przekroczyły. Sylwia, jeszcze się łapiesz? Łapię, Bruno ma 2 lata, tak, tak. Bruno ma 2 lata, bo zastanawiałam się, nie pamiętam, czy 2+, już, czy ten. No w każdym razie doczytujemy, sięgamy, cały czas jakby to strona to jest coś ciekawego. My też w trakcie tego wyzwania spotkałyśmy się z takimi trochę może zarzutami różnymi dotyczącymi tej książki. Może też o nich wspomnimy później. Tak. Tak? Myślę, że to warto jest zaznaczyć jakby co my o tym myślimy sobie wszystkim. Ale wracając do tego tematu, o czym my dzisiaj sobie porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze z takiej perspektywy może lotu ptaka przez te pierwsze 3 lata życia, a co możemy sobie spokojnie, może nie to, że odpuścić, ale jakby jeśli nie wyjdzie, to się jeszcze nic nie dzieje, tak? To spokojnie. Tak myślałyśmy o podsumowaniu, co jest najważniejsze w tych pierwszych 3 latach dla dzieci, ale też i może w kontekście dzisiejszego live'a przede wszystkim, co jest najważniejsze wśród tych 3 lat dla nas rodziców, bo tak bardzo skupiamy się na naszych dzieciach i to dobrze, bo oczywiście to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast jeżeli zapominamy o tej części rodzicielskiej, to ta część dziecięca też zaczyna gdzieś upadać, gdzieś wychodzić z tych torów takich, na jakich my chcielibyśmy, żeby to było. No dobra, to Sylwia, to zacznij może. Co najważniejsze z Twojej perspektywy, pierwsze 3 lata? Z perspektywy, dobra, pierwsze 3 lata dla mnie, może jakieś 3 najważniejsze rzeczy, żeby to tak jakoś poukładać, 3 najważniejsze rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby skupiać się na relacji, po prostu, to jest ten okres, kiedy jest nas więcej przy tym dziecku, kiedy mamy możliwość budować tą relację, wzmacniać ją cały czas i na tym budować późniejsze nasze relacje z dziećmi, na tej bazie. Druga rzecz, nie skupiać się na trudnym w pewnym momencie, w tym okresie wieku, zachowaniu dzieci, tylko skupiać się na budowaniu u nich życiowych kompetencji, które pozwolą im się odpowiednio zachowywać. I trzecia, znaleźć taki moment, żeby zadbać o siebie, żeby mieć siłę na te wszystkie pozostałe rzeczy, o których mówiłam wcześniej. To dla mnie najważniejsze. No to ja może trochę rozwinę, dobrze? Jak? Co to jak zadbać o relacje? Dlaczego ta relacja ma być ważniejsza niż to, że dziecko w tym momencie się rzuca na podłogę i żąda, nie wiem, lizaka, tak? W sklepie, bo ma 1,5 roku. No, jakby w tym okresie buduje się i u dziecka taka baza funkcjonowania, takiego poczucia bezpieczeństwa w życiu i buduje się ta relacja między nami a dzieckiem bardzo mocno. Zresztą ona cały czas się będzie budować i to już jest niekończąca się historia, ale ja sobie zawsze tak myślę, że jeśli my się zaczniemy nakręcać i jakby traktować te zachowania dzieci osobiście, to jest pierwsza taka rzecz, która się przydaje w tej postawie. Jak zrobić to, żeby patrzeć na relacje i patrzeć długofalowo, a nie patrzeć tu i teraz i że natychmiast ma się coś zadziać. Myśleć sobie, że te zachowania dziecka nie są o tobie, nie są o tobie rodzicu, to nie jest wbrew tobie. To zachowanie dziecka, już o tym mówiłyśmy, nie świadczy o tym, jakim jesteś rodzicem, tylko świadczy o jego etapie rozwojowym, o tym, że spadł poziom cukru w tym momencie, o tym, że jest zmęczone, o tym, że nie potrafi inaczej się zachować. I tak naprawdę rodzicielstwo dobre polega na tym, jak ty się będziesz zachowywać, jak ty będziesz reagować. I nie zawsze oczywiście to będą idealne zachowania. I myślę sobie, nie wiem, ostatnio moje dziecko już zupełnie nie 2- ani 3-letnie, tylko 7-letnie, strzeliło takiego focha i po prostu obraziło się na cały świat. I my sobie siedzieliśmy z moim mężem przy stole, ona nie chciała iść obiadu, poszła do swojego pokoju i sobie myślę, pytam Radka, Radek, czy ty już jesteś gotów, żeby do niej pójść i na spokojnie porozmawiać? I Radek mówi, nie, jeszcze nie jestem gotów. A ja też nie jestem jeszcze gotowa. Była przy tym jeszcze moja mama, która sobie siedziała
widziała i myślała, no ale kurczę, chyba musicie do niej iść, bo ona płacze, bo coś tam. Ale w sytuacji, kiedy ja nie jestem gotowa, w sytuacji, kiedy mój mąż nie jest gotów, to nie ma tam osoby, która ma domkniętą korę nową, o której tak dużo mówimy, która może tam iść na spokojnie z dzieckiem, porozmawiać i tak naprawdę pomóc w wyciszeniu emocji, bo to skończyłoby się jakimś naprawdę po obu stronach, co najmniej, no nie histerią może, ale urywaniem z głowy i takimi różnymi scenami. Więc jakby to pamiętanie, dbanie o siebie w tym momencie, czyli sprawdzanie, aha, jestem teraz nie w stanie odpowiednim i pozwolenie dziecku, żeby doświadczyło tego, co doświadcza, bo nie zawsze jesteśmy w stanie, nie wiem, przeciwdziałać, uspokoić, wyciszyć. I patrzcie, jak te trzy elementy się zazębiają, nawet w tym przykładzie, prawda? Kładę nacisk na relację, więc nie pójdę tam do niej, bo to, co bym zrobiła, by na pewno niszczyło tą relację. Na pewno by to zniszczyło relację. Niczego, pamiętam o tym, że chcę dziecko uczyć życiowych kompetencji, czyli jakichś umiejętności, czyli nie wiem, wyobraźmy sobie, że to jest dwulatek, który jest w histerii. Czyli nie chcę go, nie będę mu teraz tłumaczyć, że trzeba wyjść, bo on nie ma w ogóle dostępu do racjonalnego umysłu i niczego się teraz z tego mojego tłumaczenia nie nauczy. Po drugie, myślę sobie o długofalowym efekcie. Pamiętam, że dzieci uczą się przez naśladowanie, więc ja myślę, kurczę, to może jednak wezmę go na ręce i go po prostu wyniosę, spokojnie w miarę do niego mówiąc, kochanie, teraz zaraz cię wyniosę, wychodzimy ze sklepu, po prostu, jakby nie pogarszamy sytuacji. Czasem najlepszym tym rozwiązaniem wychowawczym jest nie pogarszać sytuacji po prostu, tak mi się zdaje. Ja ci od razu powiem, bo dzisiaj sytuacja z dzisiejszego poranka z dwulatkiem, który się bardzo zdenerwował, bo musiał odłożyć samochody, żeby już wyjść z domu. I do tego, co powiedziała Asia, to ta akceptacja tego, że dziecko jest po prostu wkurzone, sfrustrowane, albo samo nie wie, co się z nim dzieje po prostu. I wiecie, że w tym wieku różne słowa typu kupa i kupi. I, no to jest generalnie taki najgorsze, co można powiedzieć na kogoś, to jest właśnie to. No i Bruno się tak zdenerwował i w pewnym momencie on mówi, głupia mama, nie? Wtedy wiecie, trzeba głęboko oddychać, bo wtedy sobie myślę, ja ci dam głupią mamę zaraz, nie? I podeszłam do niego, ukryłam i mówię, Bruno, się bardzo zdenerwowałeś. I on mi nic nie odpowiedział, ale zauważył, ja to tak postrzegam i też zresztą o tym książka mówi, że po pierwsze modelowanie, a po drugie akceptacja tego, że z nim się coś właśnie dzieje. I on po prostu wziął te samochody, wstał, aha, jeszcze się tak cofnął, odwrócił się, kochana mama. I wtedy myślę sobie, że u niego ta akceptacja tak dobrze działa, a to jest jedno z tych dzieci, wiecie, po pozytywnej dyscyplinie, nie te sprzed ani w trakcie. I już bardziej byłam świadoma tego, co z nim robić i to widać i u tego czterolatka, i u tego dwulatka, że jeżeli w ten sposób się uczy i czasami masz wrażenie, że to w ogóle jest bez sensu, bo to dziecko się dalej tak zachowuje, to przychodzi taki moment, kiedy ono zaczyna czerpać z tych zasobów, które wy cały czas dajecie gotowe, tym dzieciom. Dajemy tak, te zasoby dokładnie. I w którymś momencie, jak kiedyś usłyszałam coś takiego, że dzieci uczą się magicznie, w ogóle, że uczenie się to jest proces magiczny, że my tam dokładamy, w sumie nie widać, a któregoś dnia pach, dziecko dostaje i rusza, tak? I tutaj jest to samo, że my dokładamy, tego nie widać, albo nie widać tego przy rodzicach, bo przy rodzicach dzieci te wszystkie emocje bardziej, może nie to, że testują, takie słowo złe w sumie, ale bardziej okazują więcej, na więcej, po prostu czują się swobodniej, więc pokazują te wszystkie stany, ale bach, jest tu dziadków i nagle po prostu wersja demo, albo dziecko jest na weselu i nagle, na moje dzieci ostatnio byliśmy na weselu i nagle się okazuje, że są pomocne, fajnie się bawią, super się zachowują i gdzieś tam to wszystko jest widoczne, bo jest, nie wiem, a dzisiaj rano też nie wiem, ja się zaczęłam denerwować i to jest w sumie drugi taki temat, który gdzieś tam napisałyśmy. Czy ten już zamykamy? Bo ja tak błędnie przeszłam. Tak, ja myślę, że tak, że okej. Okay. Drugi temat, o którym napisałam, żeby pozwalać sobie na słabość w tym rodzicielstwie. Pozwalać sobie na to, że się nie wie. No i patrzcie, no właśnie ten przykład, który wcześniej podałam, że siedzieliśmy przy stole i właśnie mówiliśmy, kurczę, nie, no ja teraz w sumie nie. No ja nie mam zasobów teraz, ja nie mogę teraz pójść i nic zrobić, bo nie jestem jeszcze gotowa i to jest okej, i to jest taki proces, czekam, aż mi to wszystko opadnie i będę gotowa. Ale na przykład dzisiaj rano wychodziliśmy, już się zaczynała robić powolutku nerwowa atmosfera, ale ja właśnie zamiast wejść z takiego wysokiego C, że wchodzę od razu po wkurzenie, to wyszłam w taką może trochę słabość, takie coś takie, ojejku, nie mogę znaleźć czegoś, tam szukam. I nagle bach, staje mój syn, który teraz ma już 9 lat, i on, mamo, pomóc ci w czymś? I jak mogę pomóc przy wchodzeniu? I w ogóle... No, jest ciężki szok, bo bywało różnie i wtedy, kiedy się próbuje przymusić dzieci do tego wychodzenia, przymusić do tego odpowiedniego zachowania, to one wstają koniem i się buntują, no ale normalnie my też byśmy się buntowali, jakby ktoś nas chciał przymusić, ale widzą kogoś, kto
kto sobie czegoś szuka, tak? Kto sobie w tym momencie może nie to, że nie radzi, bo to jest chyba za duże słowo, ale potrzebuje wsparcia i dzieci chcą pomagać. Tylko my za często chyba wręcz utrzymujemy tak na siłę taką twarz takiego twardziela, my to wszystko dajemy radę i z tą złością wychodzimy. I to nie ma wtedy przestrzeni na to, żeby podejść i nam pomóc. Ja też Wam powiem, że ten weekend miałam taki ogólnie słaby. Znaczy, dobry był pod tym względem, że to był mój pierwszy weekend od bardzo wielu weekendów, gdzie byłam w domu i faktycznie mieliśmy dużo, dużo fajnego czasu i wspólnych różnych rzeczy, a z drugiej strony też widziałam dużo rzeczy, których na co dzień nie widzę, bo po prostu mnie nie ma. I wiele razy padło z takiego wysokiego C i nawet to nie chodzi o podniesiony ton, tylko sposób, w jaki ja to mówiłam, że nie akceptuję tego, że tak dalej nie może być i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie dziecko moje lat 7 mówi, wiesz mama, ale to okej, żeby się czasem zdenerwować. I myślę sobie, właściwie to masz rację, tylko ja mogłabym tą złość inaczej sobie z nią poradzić. No to robiliśmy koło złości dla mamy. No i to jakby była kolejny pretekst do tego, żeby zrobić. Ale ta akceptacja, zobaczcie, jak już zaczniemy w tym okresie 0-3, to później będzie nam dużo łatwiej. Chociaż to nie znaczy, że jak nie nauczymy się w tym okresie, to później już będzie za późno. Że jeżeli tak, macie dzieci nastoletnie i dopiero odkryliście pozytywną dyscyplinę, to już jest pozamiatane, nie ma co zaczynać, bo w każdym wieku warto zaczynać. Ten proces przebiega to na pewno inaczej, ani nie łatwiej, ani nie trudniej, po prostu inaczej i wymaga innych rzeczy, ale to też jest okej. I jednocześnie zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają właśnie takie maleńkie dzieci i już zaczynają. I faktycznie, tak jak powiedziała Aś na początku, to jest jedna z kilku książek, do których wracam co chwilę, żeby sobie przypominać, żeby odnawiać to, żeby się po prostu doładowywać też, żeby przypominało mi o tym, że to jest naprawdę trudne, że to nie jest coś takiego, że nauczysz się rodzicielstwa, przejdziesz 15 kursów z pozytywnej dyscypliny, przeczytasz 30 książek i już zawsze będziesz wiedzieć, jak się zachować. I to nie jest, ja nie wiem, my razem podejrzewam, że przeszkoliłyśmy, nie wiem, kilkanaście tysięcy rodziców, myślę, że tak. Mogę spokojnie powiedzieć taką liczbę. I to nie daje nam monopolu na bycia idealnymi mamami i to nie daje nam narzędzi czy sposobów radzenia sobie ze sobą też i z dziećmi w każdej sytuacji. I to jest chyba, jakbym, to już tak trochę bardzo idealistycznie, ale faktycznie to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, którą mi da pozytywna dyscyplina. Oprócz takich, wiecie, podstawowych narzędzi, podstawowej filozofii, która pozwala zrozumieć ten rozwój dziecka, to, że ja się zachowuję tak, jak się zachowuję, to jest okej i to jest normalne i że w każdym momencie... Możesz wrócić. Ale też każdy rodzic jest najlepszym rodzicem, jakim jest, czy był w stanie być w danym momencie. Ja miałam bardzo dużo takich, powiedzmy, wyrzutów sumienia, jak wychowywałam swoje pierwsze dziecko, które właśnie było mniej więcej w okresie 1,5 do 2 lat. I myślałam sobie, gdybym tylko mogła się cofnąć tego czasu i zrobić coś innego, ale to jest błędne, słuchajcie, koło, nie? Bo zakręcam się, zarzucam się wyrzutami sumienia, a tak naprawdę biorę z tego coś innego i myślę sobie, wtedy zrobiłam to, co najlepiej potrafiłam, a teraz mogę już inaczej i będę robić to najlepiej, co potrafię i pewnie za parę lat będę robiła też inaczej i to też będzie najlepiej, jak potrafię w danym momencie. I to też pozwala... W danym momencie i też na twój stan psychofizyczny. Właśnie, czyli im lepszy mamy stan psychofizyczny, im bardziej jesteśmy właśnie w relacji z bliskiej z tymi dziećmi, to im bardziej kogoś lubimy, czyli starajmy się lubić nasze dzieci, czyli być z nimi w takich sytuacjach, kiedy jest nam z nimi fajnie, nie wiem, grać w planszówki, chodzić na te spacery, rozmawiać sobie, wygłupiać się, tak żeby rzeczywiście czuć tą relację, bo ciężej jest się wściekać idiotycznie na dziecko, które po prostu jest nam bliskie i które naprawdę lubimy w różnych momentach i możemy sobie je przed oczy przypomnieć ten obraz, jak śpi, jak się uśmiecha, jak się wygłupia i jest to łatwe, łatwo dostępne, bo w kółko to robimy, prawda? I też ja sobie myślę, to jest taka myśl, która na przykład ostatnio bardzo ze mną chodzi w różnych momentach, to po co my to wszystko mówimy? Mam wrażenie, że my za dużo gadamy do tych swoich dzieci i za dużo gadamy takich rzeczy zwracania uwagi. A co jeśli coś będzie nieidealne? A co jeśli to dziecko, no rzeczywiście, no dobra, spadnie z tej huśtawki, no ja cię kręcę, tak? W taki sposób, który nie będzie groźny, ale który da mu to doświadczenie, które pozwala mu poczuć, że ma kompetencje i umiejętność wstania, podniesienia się i zrobienia czegoś jeszcze raz.
jakby pozwalać sobie popełniać błędy i też bardziej być takim obserwatorem w życiu dziecka, a nie takim narratorem, który cały czas chodzi za dzieckiem i mówi, a zrób to, a nie rób tego, a uważaj, a coś tam. Niech tam będzie trochę przestrzeni i takiej ciszy wokół tego wszystkiego i takiego słuchania tego dziecka i robienia właśnie miejsca na to, żeby ono coś powiedziało od siebie, a nie, że my wpadamy do tego przedszkola i musimy je już zagadać, bo je właśnie teraz odbieramy. No nie wiem, ja jakoś tak bardzo cenię tą ciszę i bardzo cenię taką uważność w relacjach, bo dzięki temu robi się taka przestrzeń na bycie prawdziwym ja, prawdziwą mamą, prawdziwą dzieckiem, prawdziwym, a nie ciągle w tym takim poczuciu, że musimy coś zmieniać, musimy kogoś naprawiać, musimy siebie naprawiać, musimy tak. dziecko naprawiać, bo inaczej to w ogóle się świat zawali. I jakby to jest bardzo duża umiejętność, prawda? Ja już to pewnie parę lat nad tym pracuję, może ktoś nie musi tyle czasu, mam nadzieję. Ale ja myślę, że fajnie wtedy jest powiedzieć po prostu miło Cię widzieć. Tak. I ja odbierałam sobie Bruno ze żłobka, bo Bruno zaczął chodzić do żłobka, od 2 tygodni chodzi na kilka godzin i przyszedł w spodniach, gdzie sznurki miał z tyłu, a wiecie, nie takie dresy, a z przodu miał tą gumkę, co powinna być z tyłu. I w pierwszy moment, wiecie, pierwsze co naprawić. Chciałam zrobić, to mu te spodnie przełożyć, ale go powiedziałam, widzę, że zaokładałeś sobie dzisiaj sam spodnie. Ja sam i był bardzo podekscytowany z tego. I mogę powiedzieć, brawo, to się nazywa samodzielność, nie? Albo powiedzieć, ojej, ale to przecież trzeba tył do przodu i tak dalej, więc... No właśnie, więc to jest... w każdej sytuacji, tak jak teraz sobie powiedziałam, możemy zauważyć coś pozytywnego i o tym powiedzieć, a możemy zauważyć i powiedzieć o czymś negatywnym. I ta umiejętność jakby w spotkaniach rodzinnych zawsze zaczyna się od dziękowania. Ja teraz postawiłam sobie takie zadanie, żeby dziękować moim dzieciom za coś i mojej rodzinie, wszystkim po kolei, za każdym razem, jak ich spotykam. Co najmniej 3 razy dziennie, takie mam teraz zadanie swoje własne, listopadowe. I to jest właśnie to, że możesz powiedzieć, widzę, że to jest właśnie samodzielność, widzę, że sam zakładałeś spodnie, a możesz powiedzieć, przekręć je. I potem, jakby jak nasze dziecko będzie nas pamiętać z tego okresu? Może nie będzie pamiętać, ale jakby każdy taki nasz kontakt z dzieckiem buduje to jego poczucie pewności siebie, albo poczucie, że popełniło błąd. Mm-hmm. Czyli czy jest zlepkiem tych błędów, jak my chodzimy za nimi cały czas poprawiamy, czy my jednak wierzymy w jego możliwości i kompetencje i zauważamy to, co pozytywne. I nie wiem, tak bym nie, chyba... to jest bardzo ważne, że tak, bo ta samodzielność, słuchajcie, to jest tak, że dzieci później, im starsze, ja mam takie jedno dziecko, które cały czas poprawiałam, bardzo dawno temu, i które przez długi okres później oczekiwało też tego ode mnie. I to było trudne, natomiast takich małych rzeczy, dobre postanowienie, to musiała robić 8 razy 4, no dużo razy. Jak raz w tygodniu na spotkaniu rodzinnym to powiem, to jest dla mnie sukces, ale fajne postanowienie i myślę sobie, że to też daje nam taką uważność na to, co się dzieje z naszą rodziną. Ja staram się moim mężowi raz dziennie, to było moje październikowe, wcześniejsze z kolei. I to też było bardzo ważne. I to też pokazuje nam nasze dzieci w innym świetle. I wtedy my czerpiemy z tych zasobów, a nie bazujemy tylko na tym, co jest do poprawy, nie? I pamiętacie, w którejś z książek bodajże brązowej akurat pozytywnej dyscypliny, jak Jane Nelson pisała o tym, że jeżeli nasze dziecko w jakimś dziwnym pojęciu miałoby tylko 20% tych zasobów, a 80% tych rzeczy do naprawy, czy do pracy powiedzmy, to jeżeli skupimy się tylko na tych 20%, to te proporcje się zupełnie zmienią. Właśnie, to na coś do zwracania uwagę. Dlatego dzieci, które cały czas mają zwracaną uwagę na złe, wiecie, w cudzysłowie trudne złe, trudne nas. Zachowania, jakieś problemowe, i tylko na nie zwracamy uwagi, tak naprawdę często my generujemy te zachowania, bo wrzucamy dziecko w rolę dziecka, które się źle zachowuje i ono w tym trwa, a jak będziemy czerpać na zasobach, a to jest taki szczególny okres, te pierwsze 3 lata, kiedy dostrzegamy, jak dziecko zaczyna być samodzielne, kiedy dostrzegamy, jak zaczyna się z nami komunikować, to jest taki czas, kiedy warto się nauczyć pracować na tych zasobach i później oczywiście to ćwiczyć, bo to nie jest bardzo. Też tak, że nam zostanie już na zawsze, ale na pewno im częściej to robimy, im częściej ćwiczymy, im częściej stosujemy takie komunikaty, tym bardziej naturalne one się stają w naszym życiu. Tylko
Tak, i kiedyś mi się wydawało, że komunikat uprzejmy i stanowczy jednocześnie jest kosmosem i wszędzie miałam to napisane, żeby cały czas o tym pamiętać, a teraz jest to dla mnie bardzo naturalny komunikat, a są inne techniki, które jeszcze wydaje mi się, że nie są aż tak naturalne u mnie, jakbym chciała, ale wiem, że po pewnym czasie też dojdziemy do tego momentu, co... Tak, dokładnie tak. Czyli takie myślenie, czego moje dziecko wczoraj nie potrafiło, co dzisiaj robi, do czego ma więcej odwagi, do czego więcej, nie wiem, ma więcej siły, że próbuje, że się stara, czyli co pozytywnego właśnie się teraz dzieje, nawet jeśli popełniam błędy i też myślenie w ten sposób o sobie, co pozytywnego się teraz dzieje, nawet jeśli ja popełniam błędy, nawet jeśli jest mi trudno, raczej czasem łatwiej. To jak to pozytywnie jakby zauważyć, że ja, kurczę, to jest ta praca, którą wykonuję, że codziennie jest ten wysiłek, może jeszcze nie widzę rezultatów, może jeszcze tego nie ma, może jeszcze nie umiem dbać o siebie tak, jakbym potrafiła, może jeszcze sobie tego nie potrafię na to pozwolić, nie wiem, na odpoczynek, na leżenie po prostu, ale się staram, idę do przodu. Ja na koniec chciałam tylko Wam powiedzieć, że to, że kończy się wyzwanie czytania tej książki, żeby nie kończyło się Wasze sięganie do niej, i dużo inspiracji dla Was z niej również. I ja po prostu chciałam życzyć pozytywnego, przyjemnego tygodnia. I tyle. I tyle. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was serdecznie. Zostańmy w kontakcie. Joasia Baranowska i Sylwia Anderson-Hani.